Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik-Sekielski. Zostań naszym patronem. Cześć, nazywam się Ewelina Kwiatkowska. W programie Z jakiej racji bieżące wydarzenia będą punktem wyjścia do rozmów o kondycji współczesnej demokracji i o problemach, z którymi mierzy się dziś społeczeństwo? Bo nawet jeśli my sami nie interesujemy się polityką, to polityka zainteresuje się nami. Moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Szaraniec, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, od ilu dni protestują już medycy? Jesteśmy już 19 dni w białym miasteczku. Końca nie widać. Dalej walczymy, dalej, dalej jesteśmy, dalej trwamy dla polskich pacjentów. Miejmy nadzieję, że szybko się skończy ten, ten czas naszego protestu. Chcemy rozmawiać, chcemy dialogu, chcemy dobrych rozwiązań, natomiast tutaj z drugiej strony widzimy ścianę, odbijamy się od tej ściany cały czas i, 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 i rozwiązań nie ma. My będziemy do tego momentu, aż te postulaty zostaną spełnione. Mhm. A czy zakładaliście, że będziecie tam tak długo? Zakładaliśmy na pewno przynajmniej 3-4 tygodnie i dalej tak zakładamy, także jesteśmy, jesteśmy też przygotowani na to. Zakładacie kolejne 3-4 tygodnie? Raczej zakładaliśmy 3-4 tygodnie jako całość, natomiast możemy tam być w dalszym ciągu. Jesteśmy w tym momencie na urlopach bezpłatnych, na urlopach wypoczynkowych. Jedzenie mamy od warszawiaków, picie mamy od warszawiaków, mamy gdzie spać. Jesteśmy razem yy, dla polskich pacjentów, także nic nam więcej w tym momencie nie potrzeba, tylko potrzeba tych dobrych reform, które powinny zostać wprowadzone jak najszybciej. Mhm. A tu właśnie chciałam zapytać, kto protestuje? Czy państwo wszyscy jesteście na bezpłatnych urlopach? Czy protestujecie w przerwach między dyżurami? Czy zdarza się tak, że lekarze odchodzą od łóżek pacjentów, żeby wziąć udział w protestie? Większość jest na urlopach bezpłatnych i urlopach wypoczynkowych. Jeżeli urlopy wypoczynkowe już się skończyły, no to są na, osoby są na urlopach bezpłatnych. Natomiast mamy także lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, którzy dyżurują, a w międzyczasie po dyżurze przychodzą nas jeszcze mentalnie wspomóc, pocieszyć, porozmawiać. Także też takie gesty są bardzo mile widziane. Mm -hmm. Powiedział Pan, że przychodzą też I Jak wygląda Wasz protest w tej chwili? W tym momencie. akcje prozdrowotne, z tego co wiem. Tak, wróciły akcje prozdrowotne, mamy badania profilaktyczne w kierunku nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, HCV. Też planujemy rozszerzyć ten pakiet badań, rozszerzyć o kolejnych lekarzy, specjalistów, tak jak miało to miejsce w tym pierwszym tygodniu Białego Miasteczka 2.0. Też zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. W tym momencie mogę powiedzieć, że w ostatni weekend przebadaliśmy. Odwiedziło nas 5 tysięcy osób. Przebadaliśmy bardzo dużo ilość Warszawiaków, przechodniów, którzy sobie spacerowali i którzy nas odwiedzili. Wykryliśmy cukrzycę, wykryliśmy nadciśnienie tętnicze. Także my działamy też dla pacjentów, i, i ta akcja jest też prozdrowotna. Myślę, że to jest taki. Gest dobrej woli dla, dla, dla pacjentów. Nie odeszliśmy od dłużek, ta podstawowa opieka jest zapewniona. My też myślimy o zaostrzeniu tego protestu, jeżeli dalej będzie to wyglądało tak, jak, jak to ma miejsce w tym momencie, bo ze strony Ministerstwa Zdrowia nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek propozycji, kontrpropozycji. Dostajemy na spotkaniach z Ministerstwem, bo my też się spotykamy w tym momencie. Dwa razy w tygodniu przynajmniej dostajemy takie same slajdy, jakie dostawaliśmy kilka miesięcy temu, jakie dostawaliśmy w lutym. Piękne arkusze kalkulacyjne, piękne arkusze w Excelu, które, które pokazują tą wspaniałą rzeczywistość polskiej publicznej ochrony zdrowia, natomiast w rzeczywistości wygląda to dramatycznie i myślę, że tutaj największy głos mają pacjenci, Polki i Polacy, którzy którzy widzą jak to wygląda czekając 10-12 godzin na sorach, którzy czekają na badania diagnostyczne, którzy czekają na wizyty lekarskie i się doczekać nie mogą, muszą korzystać z tej prywatnej opieki zdrowotnej. Mhm. Ale z tego co Pan mówi, czujecie wsparcie pacjentów w Waszym proteście? Tak, oczywiście. My dostajemy codziennie jabłka z działki od, od, od warszawiaków. Przychodzą panie, które gotują rosół, które gotują zupy. Przychodzą warszawiacy, którzy wręczają nam czekoladki, kawy, herbaty, wody. Jakby dostajemy bardzo, bardzo dużo potrzebnych też rzeczy, potrzebnych do przeżycia właściwie. Mm -hmm. Powiedział Pan, że planujecie zaostrzenie protestu. Jaką formę miałby przybrać? Jeszcze czekamy na gest z Ministerstwa Zdrowia, natomiast wszystkie karty są na stole. My jesteśmy przygotowani i będziemy oczywiście informować na bieżąco, jeżeli nie dojdzie do porozumienia. Jesteśmy bardzo zdeterminowani przed tą czwartą falą koronawirusa. To jest idealny moment, żeby cokolwiek zrobić. Od 30 lat wszystkie ekipy rządowe niestety bagatelizowały ten problem. Ten problem katastrofy w ochronie zdrowia już to jest nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch. Natomiast koronawirus pokazał czarną na białym, jak wygląda ta sytuacja. Te sznury karetek przed izbami przyjęć, te nadmiarowe zgony aż 70 tysięcy pacjentów, którzy po prostu umarli w kolejkach, umarli czekając na, na wizyty lekarskie przez niewydolny system ochrony zdrowia tej, tego publicznego sektora. Jeżeli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów w trakcie pandemii, zdaje się, że Polska jest drugim krajem w Europie pod tym względem. Tak, niestety tak to wygląda. Organizacja publicznej Ochrony Zdrowia spowodowała niestety te nadmiarowe zgony. Pacjenci umierali na zawały, na udary, na choroby onkologiczne. Cały dlatego, system... że w szpitalach byli pacjenci chorzy na COVID w tym samym czasie? Tak, tak, właśnie. Cały system opieki zdrowotnej był tak niewydolny, że przestawił się tylko i wyłącznie na COVID. My leczyliśmy tylko COVID. Ci pacjenci, którzy potrzebowali opieki, bo cały czas potrzebują, potrzebowali i będą potrzebować. No niestety nie dostali, nie dostali tego, na co zasługują, nie dostali poprawnej opieki i niestety te nadmiarowe zgony były spowodowane, spowodowane tym, że, że system zamarł na chwilę i poprzez niewydolność tego systemu, ale także poprzez braki kadrowe, które w tym momencie są, są też bardzo duże. Mhm. Ja przypuszczam, że teraz ta sytuacja się trochę ustabilizowała, ale mamy przed sobą czwartą falę pandemii. Czego należy się spodziewać? Czy ta sytuacja się powtórzy, Pana zdaniem? Bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że, że będzie podobnie, natomiast też mamy bardzo mało zaszczepionych osób w Polsce, mm. także myślę, że może być podobnie, może nie aż na taką skalę, natomiast wszystko się może zdarzyć i yy, no to jest bardzo, bardzo zła informacja, że nic nie zostało zrobione. Po trzeciej fali mamy informację o tych 70 tysiącach nadmiarowych zgonów. Po trzeciej fali widzieliśmy jak to wyglądało, nie zostały wdrożone żadne rozwiązania, nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, nic nie zostało zrobione tak naprawdę i my o to apelowaliśmy już od lutego tego roku. Po spotkaniach z Ministerstwem, już od lutego, bo my się spotykamy, spotykaliśmy regularnie, otrzymywaliśmy zapewnienia, że wszystko będzie w porządku, jakoś, tak be, jakoś to będzie. I to jest takie myślę, że polskie myślenie, jakoś to będzie. No, niestety, żal i przykro, że, że musieli zapłacić życiem pacjenci. Mhm. To znaczy, że polska służba zdrowia nie jest przygotowana na czwartą falę pandemii? Nie jest przygotowana w żadnym wypadku. Nie ma już takiego dramatu jak y, jeszcze wcześniej, że nie mieliśmy środków ochrony indywidualnej, że narażaliśmy siebie, swoje rodziny, y, szyliśmy te maseczki, otrzymywaliśmy y, z, z kół gospodyń wiejskich y, y, maseczki szyte, y, ręcznie szyte. Natomiast rzeczywiście te środki są, natomiast nie ma kim pracować, nie ma personelu medycznego, jest za mało nas po prostu. Mhm. Ile razy w trakcie Waszego protestu spotkaliście się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia? W tym momencie już to jest trzeci, trzy razy. Mhm. Został powołany nowy wiceminister do spraw dialogu, pan Piotr Bromer. Czy to cokolwiek zmieniło w tych relacjach na linii medycy, Ministerstwo Zdrowia? Nie zmieniło to nic. Dalej otrzymujemy te same slajdy i te same prezentacje, które otrzymywaliśmy kilka miesięcy temu. Ministerstwo Zdrowia tutaj kreuje rzeczywistość, jaka, jaka może być, natomiast nie pokazuje tego, jaki jest tak naprawdę... Nie słuchają nas niestety, bo my jesteśmy medykami zrzeszonymi w Komitet Prozestacyjno-Strajkowy. Także są z nami personel niemedyczny, którzy który pracuje w szpitalach, w poradniach. My tak naprawdę wiemy od środka, jak to wygląda. Też należałoby zapytać pacjentów, czy są zadowoleni z tego, z tego systemu, bo z Ministerstwa Zdrowia z tych prezentacji wynika, że, że wszystko są? jest w porządku. Natomiast jest to, szara rzeczywistość jest trochę inna. Myślę, że, że pacjenci mieliby wiele do powiedzenia Oczywiście. na temat tego, co nie jest w porządku. Jak w takim razie wyglądają to spotkania? Czy Państwo macie możliwość zaprezentowania swoich postulatów? Czy jesteście raczej zapraszani do słuchania? My jeszcze przed Białym Miasteczkiem zaprezentowaliśmy postulaty panu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu z dokładnym wyszczególnieniem, o co nam w tych postulatach chodzi. Nie mieliśmy żadnej kontrpropozycji Otrzymaliśmy tylko informację, że całość będzie kosztowała 100 miliardów. Już wiemy, że, że, te, że te obliczenia są błędne, ponieważ przyjęto na przykład wszystkich stomatologów, wszystkich dentystów, którzy pracują w Polsce, natomiast no tylko kilka procent przyjmuje na NFZ. Także to jest o wiele, wiele zawyżona kwota. Tak samo specjalistów. Przyjęto coś około 100 tysięcy w publicznym sektorze ochrony zdrowia. Pracuje 15 tysięcy. Mhm. Lekarzy specjalistów, jakby te, te kwoty są zawyżone, są z kosmosu. No, i niestety tak to zostało zaprezentowane. Dalej czekamy do... na właśnie na te dokładne obliczenia, o zejście hmm. na ziemię troszkę, żeby, żeby pokazać, ile dokładnie to będzie kosztowało, bo w ciągu kilku godzin dostaliśmy informację 100 miliardów. To medialnie się sprzedało rzeczywiście. To był bardzo dobry chwyt ze strony Ministerstwa Zdrowia. Natomiast no my, na te chwyty, my na te chwyty jesteśmy ostrożni i odporni. I czy te błędy w wyliczeniach wynikają Pana zdaniem z braku kompetencji osób pracujących w ministerstwie, czy z jakiejś próby manipulacji? I z próby manipulacji, ale też z tego, że osoby, które pracują w ministerstwie zdrowia, nie zdają sobie sprawy, jak wygląda system opieki zdrowotnej, jak się pracuje w szpitalach, jak się pracuje w poradniach. W całym ministerstwie zdrowia jest tylko jeden lekarz, który, który jest wiceministrem. Natomiast no, pan minister Adam Niedzielski nie jest, nie jest lekarzem, jest ekonomistą, także dla niego najważniejsze są te słupki, kalkulacje, arkusze w Excelu niż, niż życie i zdrowie pacjentów. Mhm. A czy w protestującym medycy wiecie, ile kosztowałaby taka reforma służby zdrowia? My rzeczywiście poleciliśmy to naszym, naszym ekonomistom, aby to obliczyli. Dalej nad tym pracują, natomiast wiedzą już, że, że, te błędy, że te 100 miliardów jest na pewno błędne. Jest to przynajmniej dwa razy za dużo. Przynajmniej. Mhm. Finanse to jedna kwestia. Ile potrzeba by na to czasu? My chcemy wdrożyć te rozwiązania już teraz, natomiast wiemy, że nie da się wszystkiego zrobić tu i teraz. Chcemy rozłożyć to w czasie, natomiast chcemy też usłyszeć od, od Ministerstwa Zdrowia jakąś propozycję, czy można to zrobić w rok, czy można to zrobić w pół roku. No, nie otrzymaliśmy takiego zapewnienia, także jeżeli Ministerstwo Zdrowia odniesie się i zaproponuje cokolwiek, cokolwiek, no to możemy, możemy zacząć rozmawiać, bo w tym momencie mamy bardzo duży kryzys kadr. Te reformy, które my chcemy wprowadzić, które, które mamy tutaj z tyłu głowy, są tylko po to, aby polski pacjent w końcu został zaopiekowany. Aż 30% wszystkich świadczeń medycznych w tym momencie odpowiada rynek prywatny. Niestety na tym cierpi ten pacjent najbiedniejszy, który nie ma pieniędzy, żeby sobie opłacić dodatkowego ubezpieczenia. Mamy kryzys kadr. Nie ma kto pracować w szpitalach. My jesteśmy naprawdę przepracowani. Znowu kolejny lekarz zmarł z przepracowania. No, tak nie może być. Pacjent w tym momencie cierpi najbardziej. Zamiast. Szybkiego leczenia, szybkiej ścieżki diagnostyczno-leczniczej otrzymuje długomiesięczne terminy wizyt, gdzie rzeczywiście może to wpłynąć i wpływa to po prostu na śmiertelność pacjentów. Poruszył Pan tutaj wiele różnych problemów. Podkreślmy może właśnie wbrew tej narracji, którą forsuje rząd, że Państwo protestujecie nie tylko nie tyle we własnym imieniu, ile, ile w imieniu tych pacjentów, bo od tego jak zakończy się ten protest zależy przede wszystkim los polskich pacjentów, prawda? Oczywiście. Nam przede wszystkim zależy na polskim pacjencie w tej publicznej ochronie zdrowia, który nie ma pieniędzy, żeby gdzieś wcześniej się dostać. Ja też bardzo się zaangażowałem po chorobie mojej mamy, która miała raka piersi. Rzeczy, rzeczywiście została wykryta zmiana w piersi. Na samą biopsję czekaliśmy kilka tygodni. Od wyniku biopsji do operacji, kolejne kilka tygodni. Ten okres bardzo długo się, bardzo dużo, bardzo się wydłużył. Ja też nie miałem świadomości, jak to wygląda tak naprawdę. Natomiast ta choroba onkologiczna w rodzinie pokazuje, że. Jak, jak ten system działa? Na szczęście yy, yy, GUS był operacyjny, wszystko skończyło się dobrze. Yy, mama jest pod, onko, pod kontrolą onkologiczną, natomiast to mi pokazało, że, yy, że, że ten system niestety nie działa prawidłowo. Jest taka bezsilność tych pacjentów oraz rodziny pacjentów. No, co ja mogę zrobić właściwie? Jestem lekarzem, natomiast nie przyspieszę tego w żadnym stopniu. Choroby onkologiczne powinny być jak najszybciej leczone, tak jak ma to miejsce w krajach zachodnich. Natomiast taka bezsilność, pocieszanie mamy, pocieszanie taty, że jakoś to będzie, no to to jest, to jest bardzo ciężkie sytuacje którzy właściwie wszyscy Polacy się z tym w tym momencie stykają, bo choroby onkologiczne, między innymi, są, są bardzo częste w tym momencie. Mhm. I tak jak pan powiedział, w przypadku tych chorób czas odgrywa znaczącą rolę. Jak długo dzisiaj czeka się na, na wizytę u konkretnego specjalisty, na, na konkretny zabieg? W zależności od tego, o jakim mieście mówimy, to może być od kilkunastu dni nawet do kilku miesięcy, i to, to jest niestety tragedia. My też wysyłając, bo ja pracuję w szpitalu okulistycznym, wysyłając pacjenta na konkretną konsultację specjalistyczną, reumatologiczną czy endokrynologiczną, ja nie mam możliwości sprawdzenia tego, czy pacjent rzeczywiście tam trafił do tego lekarza. To też wydłuża cały właśnie ten proces diagnostyczno leczniczy. Pacjent, pacjentowi może się pogorszyć, pacjent może dostać innych objawów, jakby ja też nie mam takiego feedbacku, jak to wygląda, natomiast wiem, że ci pacjenci wracają po kilku miesiącach, czekając na te inne wizyty, no to jest, to jest bardzo niekorzystna sytuacja dla pacjentów. W tym momencie mamy też kryzys kadr. My chcemy wprowadzić takie rozwiązania, takie reformy, aby w tej publicznej ochronie zdrowia było jak najwięcej personelu medycznego. Aby ci pacjenci byli jak najlepiej zaopiekowani. Jeżeli nas jest tak mało i mamy tak wiele pacjentów, musimy tak wiele pacjentów zbadać w ciągu jednego dnia, ta jakość tych świadczonych usług przez nas jest zupełnie inna. Musimy się spieszyć. Kolejna rzecz to jest biurokracja. Ja 50-80% czasu spędzam na klikaniu wizyty w komputer. Mhm. No Ale powiedzmy o tym, jak, jak wygląda wizyta u lekarza, to znaczy. Co musi zrobić lekarz w trakcie wizyty z pacjentem, poza tym, że musi przeprowadzić wywiad i zbadać pacjenta? To przede wszystkim przeprowadzić wywiad, zbadać, powstawić diagnozę, przepisać leki, zaproponować inne leczenie alternatywne, też wystawić skierowanie na różne konsultacje, jeżeli to jest konieczne. Natomiast wszystko zaczyna się w komputerze. Państwo, pacjenci, wszyscy Polacy właściwie, Idąc do lekarza, widzą go tylko wpatrzonego w ekran komputera. I to jest naturalny, niestety, widok. My, tą wizytę, musimy otworzyć. Wszystko, co zbadaliśmy, musimy wpisać w komputer. Jeszcze w niektórych poradniach mamy dokumentację papierową, także musimy to zapisać na papier. To zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. To jest też męczące. Pacjent, widząc nas, że jesteśmy zainteresowani tylko komputerem. Jest niezaopiekowany, jest niezadowolony z tej wizyty, jest poirytowany. My też jesteśmy poirytowani, denerwujemy się, system się zawiesza. Musimy to wszystko wpisać. Kolejni pacjenci pukają do gabinetu, bo też czekają, też mają swoje obowiązki. Czekają, właściwie, kilka godzin na tą wizytę, jeżeli chodzi o spędzenie czasu w poczekalni. Wszystko to się przedłuża. My, wypisując też leki, musimy zastanowić się nad refundacją, bo refundacja w Polsce wygląda tak, że może być na, na ryczałt, na 30, na 50, na 100%. Są jeszcze leki S. My to wszystko musimy sprawdzić, wpisać, poczekać na wygenerowanie tej e-recepty w tym momencie. I dać pacjentowi, jeżeli się pomylimy w tej refundacji, czyli na daną jednostkę chorobową przypiszemy powiedzmy 50%, a lek powinniśmy zapisać na 100%, musimy to oddać z własnej kieszeni. Też jesteśmy tym bardzo poirytowani, ponieważ już 3 lata temu w porozumieniu z ówczesnym ministrem zdrowia, ministrem Szumowskim ta sprawa miała zostać załatwiona, czyli lekarz, wypisując leki, nie miał kompletnie się zastanawiać nad refundacją. Refundacja miała iść z pacjentem, z systemu, górnie, natomiast my dalej się musimy nad tym niestety zastanawiać. Ja chciałbym z pacjentem porozmawiać dłużej, zapytać się jak, jak, jak się czuję, natomiast nie mam, nie mam fizycznej takiej możliwości, ponieważ kolejni pacjenci pukają, ponieważ wszystko muszę wpisać w system i ja jestem z tej wizyty niezadowolony i przede wszystkim pacjent też jest niezadowolony z tej wizyty. No, i tak to wygląda. Ja cały czas byłem na urlopie bezpłatnym. Wróciłem na jeden dzień do Katowic, do, do mojego szpitala okulistycznego, aby przedłużyć ten urlop, i zostałem w poradni 47 osób. Do jednego lekarza okulisty przez 7 godzin pracy trzeba było przyjąć 47 osób. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Ja musiałem się spieszyć, musiałem. E, e, tych pacjentów właściwie robić najszybciej jak potrafię. Pacjenci też byli poirytowani, czekali od rana, wchodzili do gabinetu powiedzmy o godzinie 14, spędzając 6 godzin przed, przed gabinetem. Te rosnące kolejki e, też sprawiają, że, 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 że pacjent czuje się niezaopiekowany, potem czuje się zdenerwowany. Ja się wcale nie dziwię. E, ja też bym tak się czuł. Natomiast nas jest za mało. My chcemy zrobić wszystko, aby ten personel medyczny, który pracuje w tym momencie w prywatnym sektorze, powrócił do tego publicznego sektora ochrony zdrowia, tak aby pacjenci mieli lepszą opiekę. Więc przede wszystkim kadry medyczne, przede wszystkim biurokracja, która zjada ten czas wizyty. W tym momencie robimy wszystko, tylko nie zajmujemy się tylko i wyłącznie pacjentem. Robimy wszystkie rzeczy, które są naokoło wizyty lekarskiej. No jest to irytujące. My już tak pracować nie możemy. Nie chcemy tak pracować. Mhm. Czyli potrzebowalibyście asystentów, którzy zajęliby się całą biurokracją. Czy kiedykolwiek ich mieliście? Tak, znaczy w niektórych szpitalach, w niektórych poradniach rzeczywiście są sekretarki medyczne. W moim też, natomiast też to jest ciekawe, że nie we wszystkich gabinetach, tylko niektóre gabinety mają takie sekretarki. Prowadzenie asystenta medycznego, tak jak jest to w krajach zachodnich, naprawdę by ułatwiło sprawę. Mogliby być to studenci medycyny, studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, którzy chcieliby sobie dorobić. Oni by też przyglądali się wizycie, na pewno też by wynieśli dużo z, takich, z takiej pracy, odciążyliby całkowicie lekarza. Lekarz mógłby się skupić tylko i wyłącznie na pacjencie, tylko i wyłącznie na badaniu fizykalnym. Natomiast asystent medyczny robiłby tą niestety nie, nieciekawą pracę, tą... Zająłby się biurokracją, zająłby się zaświadczeniologią, zająłby się wpisywaniem wizyty lekarskiej w, w system. Mhm. To wszystko wynika z braków kadrowych, ale gdzie przede wszystkim upatrywałby Pan przyczynę tych braków kadrowych? Ja myślę, że warunki pracy w tym momencie i płacy w ogóle nie zachęcają osób z wykształceniem medycznym do pracy w. Publicznym sektorze opieki zdrowotnej. Są to bardzo ciężkie warunki, które, które tylko irytują, i, i stąd dlatego uciekają, personel medyczny ucieka do prywatnego sektora. Wprowadzenie tego asystenta medycznego naprawdę niskim kosztem, bo chętni by się na pewno znaleźli na czwartym, piątym, szóstym roku kierunku lekarskiego, na przykład. Chętnych by było bardzo dużo, natomiast tanim kosztem można by te wizyty usprawnić. Ja też w tym samym czasie mógłbym przyjąć więcej pacjentów. Może nie aż tyle, 47, natomiast y, mógłbym zająć się przede wszystkim pacjentem i na tym nam najbardziej zależy. Mhm. I sądzi Pan, że jest na to szansa, że to, co asystanci się pojawią, znajdą się na to środki? W krajach zachodnich jest to, y, jest to powszechny zawód y, medyczny. Y, tak jak powiedziałem, tanim kosztem, bo taki asystent, takiemu asystentowi możemy zaproponować troszkę mniejszą stawkę. Niż Są to też właśnie studenci, także tutaj też e, inaczej to wygląda, usprawniłoby to znacznie wizyty lekarskie. Mhm. A czy nie brakuje też absolwentów, kierunków medycznych, jak tutaj wygląda sytuacja? Od kilku lat już widzimy wzrost e, absolwentów, wzrost e, przy, e, limitów przyjęć na studia medyczne. Jest to poprawny kierunek działań, natomiast tych, tych lekarzy sumarycznie wychodzi plus 400, plus 500 więcej niż do tej pory, ponieważ też społeczeństwo się starzeje. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni też się starzeją, umierają, jakby więcej mamy lekarzy, którzy umiera niż wchodzi do, do systemu, także te limity, zwiększenie limitów przyjęć na studia to jest dobry kierunek, natomiast y, też nie, musimy, nie możemy przesadzać ten y, pomysł zaprezentowany przez Ministerstwo Właśnie, Zdrowia. Właśnie, ten dotyczący kształcenia lekarzy już nie tylko na akademiach medycznych, ale w wyższych szkołach zawodowych zdaje się, tak? Tak. No. Jak Państwo to oceniają? No to to jest jakiś nonsens. To nie jest dyplom, który możemy sobie zrobić, że tak powiem, w, w trzydniowym kursie na YouTubie. To są sześć lat ciężkich studiów, później rok stażu podyplomowego, kiedy zdobywa się ten, ten zawód. Jest to kompletnie propozycja nieudana. No widzimy, że pan minister zdrowia dla niego tylko się liczą te kalkulacje, tylko ten Excel się liczy. Nie jest pan minister Adam Niedzielski lekarzem, stąd taki pomysł kompletnie z kosmosu. My się na to jako środowisko lekarskie nie zgadzamy i mówimy stanowczo nie. Mm -hmm. Powiedział Pan, że ministerstwo nie ma żadnych konkretnych rozwiązań do zaproponowania. Czy Wy macie pomysły na, na wyjście z tego impasu, takie do wdrożenia na już? Jeśli tak, jakie, jakie są to? Pomysły? Zaprezentowaliśmy już kilkanaście dni temu te pomysły. Czekamy w dalszym ciągu na kontrpropozycje. Sami też nie będziemy zmieniać naszych postulatów. Czekamy, aż minister cokolwiek zaproponuje. cokolwiek. Słyszeliśmy od y, pana premiera Mateusza Morawieckiego ostatnio, że jest aż 80 miliardów nadwyżki budżetowej. Dlaczego jakaś przynajmniej część nie może iść na ochronę zdrowia na polskich pacjentów, którzy, którzy umierają w kolejkach? Y, sytuacja jest bardzo zła w tym momencie, jeżeli chodzi o, o, też, o kadry medyczne. Co ósmy lekarz, który jest czynny zawodowo, ma powyżej 70 lat. My pracujemy bardzo dużo po 300-400 godzin y, miesięcznie. Jest mobbing na dużą skalę, który jest prowadzony przez dyrekcję, przez ordynatorów różnych oddziałów. Przede wszystkim mówię tutaj o chirurgii, o oddziałach chorób wewnętrznych. Nie może być takiej sytuacji, że chirurg jest 24 godziny na dyżurze, po czym ma dalej operować. Przecież to jest niebezpieczne dla pacjenta, ale też niebezpieczne dla lekarza. Czy pozwolilibyśmy pilotom latać samolotami tak długo? W tym momencie nawet kierowcy ciężarówek mają limity czasu pracy. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko medyczne i pielęgniarki, ratownicy, lekarze, możemy pracować ile chcemy. W tym momencie kodeks pracy nas nie dotyczy. No to jest sytuacja na skalę światową niespotykana. Nie może tak być. Mhm. Chciałam Pana zapytać o to, w którym sektorze jest dziś najgorzej, bo często w ostatnim czasie docierają do nas doniesienia o ratownikach medycznych, którzy masowo. Mm. Składają wypowiedzenia, znalazłam taką informację, że zwiększa się liczba tak zwanych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, ale maleje liczba zespołów specjalistycznych. Co to oznacza? Tak, to już mamy, to jest tendencja od kilku lat. Mm -hmm. Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego jest taki, skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, w skład, jeszcze raz, w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodzi lekarz, Natomiast ten podstawowy jest to, składa się tylko i wyłącznie z ratowników medycznych, bez, bez lekarza. I taką tendencję mamy już od kilku lat, że jednak lekarze nie jeżdżą w karetkach. Specjalistów ratownictwa, medycyny ratunkowej jest bardzo mało, jeżeli chodzi o lekarzy. Nikt nie chce tego zawodu Nikt nie chce tej specjalizacji, nikt nie chce szkolić się w tym kierunku, ponieważ płaca i praca, i warunki pracy są bardzo ciężkie, natomiast trzeba pracować po te 400 godzin miesięcznie. To jest wykańczające. Młodzi lekarze dostają, chorują na zawały, chorują na udary, poświęcają też swoje życie dla pacjentów, poświęcają swoje rodziny. Nikt nie chce tego, tej specjalizacji, bo, bo wygląda to, jak to wygląda, niestety, w Polsce. Mhm. A jak ta sytuacja wpływa na samą procedurę pomocy? Fakt, że to są tylko te podstawowe zespoły? To znaczy, w tym momencie ratownicy medyczni są bardzo dobrze wyszkoleni, bardzo dobrze wykształceni w tym, co robią. To są rzeczywiście specjaliści. I powinniśmy jednak dbać o to, aby ich było jak najwięcej, aby ratowników medycznych było jak najwięcej. Natomiast w tym momencie widzimy tendencję odwrotną. W Szczecinie jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, i tam jest zamykany kierunek ratownictwa medyczne, ponieważ nie ma chętnych. Jeżeli ratownik medyczny za ciężką pracę, która jest stresująca, która jest pełna wyrzeczeń, kiedy ratownicy medyczni muszą jeździć do wypadków, Takim ratownikom proponuje się kilkanaście złotych za godzinę na rękę za ciężką pracę, no to to są tylko pasjonaci, którzy rzeczywiście zostają w tym zawodzie, bo większość wybiera inne kierunki. No, taka jest niestety smutna rzeczywistość. Mm, przy okazji tego protestu, chyba po Pierwszy udało Wam się połączyć yy, prawie wszystkie środowiska medyczne? Kto bierze udział w y, protestach? Yy, tak, my skupiamy 600 tysięcy pracowników ochrony zdrowia. Mówię tutaj o sektorze medycznym oraz też niemedyczni y, pracownicy. Przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, y, technicy radioterapii, y, także y, inny personel pomocniczy. Jest to bardzo wiele osób, które, które jest razem z nami w Komitecie Protestacyjno-Strajkowym. Razem działamy i razem robimy wszystko, aby te reformy, które uzdrowią publiczną ochronę zdrowia, którą, który, którą poprawią, te reformy poprawią system i sytuację polskich pacjentów. Zostaną wdrożone, wdrożone jak najszybciej. Mhm. Ale jest chyba trochę tak, że ministerstwo próbuje waszą jedność rozbić. 21 września podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych, który ten komitet zdaje się, nie reprezentuje chyba całego środowiska ratowników medycznych. Czy pana zdaniem jest to jakaś taka świadoma próba podzielania środowiska? To znaczy sytuacja ratowników medycznych w tym momencie też jest y, dosyć skomplikowana. Tam są trzy duże związki zawodowe. Y, my od początku mieliśmy y, kontakt, współpracowaliśmy z dwoma z, tymi, z dwoma związkami zawodowymi. Y, rzeczywiście z panem Piotrem Dymonem, który podpisał to porozumienie, także współpracowaliśmy. W pierwszym tygodniu w białym miasteczku odbył się dzień ratownictwa medycznego oraz dzień soru. Tam pan Piotr Dymon był z nami, też z nami. Y, Współpracuje nadal, też popiera nasz protest, także widzimy tutaj ze strony Ministerstwa Zdrowia nieciekawe i nieczyste zagrania, natomiast no my chcemy poprawić sytuację w Polskiej Ochronie Zdrowia dla pacjentów, ale także też dla ratowników medycznych, też dla tych, którzy są niezrzeszeni w żadnym związku zawodowym. No, sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Też widzieliśmy kilkanaście dni temu helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, które lądowały w stolicy, które, które lądowały na ulicach Warszawy. No, to jest sytuacja, która nie miała miejsce od czasów powstania lotniczego pogotowia ratunkowego. Widzimy, że, że ratownicy medyczni buntują się, nie chcą pracować w takim systemie, chcą reform na już. My jesteśmy otwarci na, na, na każde środowisko, ratowników medycznych, na inne zawody medyczne. Skupiamy się w tym momencie razem, razem jesteśmy, razem walczymy o polskiego pacjenta. Mm -hmm. Przed Wami y, kolejne spotkanie z Ministerstwem. Czy spodziewacie się jakiegoś przełomu tym razem? Miejmy nadzieję, że tak, że, że do, jakiegoś, do jakiegokolwiek przełomu dojdzie. Natomiast no, z naszego doświadczenia wynika, że że jednak dalej będziemy oglądać slajdy, które już widzieliśmy kilkakrotnie. Miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś przełomu. Tak naprawdę nie ma na co czekać. Ta czwarta fala nadchodzi, i im później rząd podejmie jakiekolwiek działania, tym gorzej dla pacjentów. My jesteśmy otwarci na propozycje, możemy się nawet dzisiaj spotkać, natomiast musi być taka wola polityczna. Wiemy też, że nie wszystko da się załatwić za jednym razem. Wiemy też, że od 30 lat wszystkie ekipy rządowe e, niestety tak bagatelizowały ten problem. Natomiast chcemy, chcemy poprawić sytuację polskich pacjentów. Wiemy, że czasu na spotkanie z Wami nie, zwa, nie znalazł premier. Czy zależy Wam jeszcze na tym spotkaniu z premierem? E, oczywiście zależy nam z, na spotkaniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim. E, natomiast e, my możemy w tym momencie rozmawiać ze wszystkimi, e, ze wszystkimi ludźmi, Którzy chcą naprawić ten system, którzy mają taką wolę, aby, aby w końcu wyjść z tego impasu. Ja już naprawdę chcę wrócić do Katowic, leczyć moich pacjentów, chcę, aby myślę, że wszyscy, którzy są w Białym Miasteczku, chcą wrócić do swoich miast, miejscowości. Natomiast na razie zostajemy i czekamy na, na dialog. A na koniec zapytam Pana jeszcze, gdyby, gdyby miał Pan jakoś zachęcić młodych ludzi yy, do próbowania swoich sił w tym zawodzie mimo wszystkich tych problemów, to co by im Pan powiedział? Ja myślę, że to jest bardzo piękny zawód, też odpowiedzialny. Dostaje się bardzo dużo yy, uśmiechu, bardzo dużo wdzięczności od pacjentów. Natomiast ten system w Polsce jest bardzo ciężki. Rzeczywiście. Studenci, którzy studiują te 6 lat, mają bardzo duży zapał do pracy, bardzo chcą to robić, natomiast to zderzenie z rzeczywistością dla mnie też było takim dosyć dużym ciosem i miejmy nadzieję, że to się zmieni, ponieważ w takim systemie naprawdę się nie da pracować. Naprawdę młodzi ludzie, którzy kończą specjalizację, chcą wyjeżdżać za granicę albo chcą po prostu pracować w lepszych warunkach, dlatego wybierają. Prywatny sektor ochrony zdrowia. Ja się wcale im nie dziwię. Natomiast miejmy nadzieję, że jakieś zmiany zostaną wprowadzone te dobre zmiany dla, dla pracowników ochrony zdrowia, które też pomogą polskim pacjentom być lepiej zaopiekowanym. Trzymamy zatem kciuki za dalsze negocjacje z ministerstwem. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.